pana doktora Stanisława Krajskiego. Książka, którą dzisiaj prezentujemy w obronie krzyża, jest unikatowym świadectwem tej obrony krzyża, która następowała i dalej następuje przy, choć krzyża już nie ma, przy Pałacu Prezydenckim, to jednak ludzie gromadzą się, modlą się i to świadectwo jest specyficznym fenomenem tego, że Polacy stanęli w obronie krzyża, który tam był zagrożony i cały czas jest eliminowany. Książka jest bogatą dokumentacją, jest przedstawieniem wszystkich treści, które tam się działy od czasu, kiedy krzyż się pojawił po katastrofie smoleńskiej, aż poprzez wszystkie meandry. I pan doktor Stanisław Krajski, znany państwu pisarz, katolicki filozof, historyk filozofii, był tym człowiekiem, który uruchomił stronę internetową w obronie krzyża i jakby inicjował informacje o tym, co się tam dzieje. Niestety środki przekazu lewicowo-liberalne manipulowały tymi informacjami, więc były informacje zideologizowane, ale tam byli prawdziwi obrońcy krzyża i dzisiaj cieszymy się, że pan doktor jest z nami i w prelekcji pod tytułem Obrona krzyża obroną Polski opowie o tym fenomenie. Tej obronie krzyża towarzyszył wiersz Cypriana Kamila Norwida Krzyż i dziecko. Witamy wśród nas panią Alicję Kondraciuk, także aktorkę, osobę znaną państwu szeroko, bo udzielającą się na wielu środowiskach patriotycznych, niepodległościowych i ojczyźnianych. I prosimy panią Alicję na początek o przedstawienie wiersza Krzysztofa Kamila Norwida Krzyż i dziecko. Dziękuję bardzo. Cyprian Kamil Norwid Krzyż i dziecko. Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie, maszt uderzy. Wróć, lub wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż niebezpieczny, maszt się niesie wzwyż, most mu poprzeczny. Synku mój, drogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko tożsamo. Gdzie się podział krzyż? Stał się nam bramą. Zaczęliśmy od wiersza Norwida, mottem strony internetowej i książki z takim podtytułem jest: gdzie się podział krzyż, stał się nam bramą. Takie ciekawe wypadki z tymi atakami, bo z reguły to się źle kończyło, ale raz się skończyło tak, że ktoś przyszedł i przyniósł sękacz na obrońców krzyża i oni, to była gdzieś druga w nocy i oni skończyli jedne modlitwy, nim zaczęli następne, zaczęli jeść ten sękacz. I ci sataniści, ci wrzeszczący zaczęli, te bojówki zaczęły biec i któraś z pań wyciągnęła do nich ten sękacz i mówi: poczęstujcie się, panowie. A oni przyhamowali, zaskoczeni. I jeden mówi: od katolików nic nie biorę, takie mam zasady. A drugi mówi: chrzanić zasady, widać, że to dobre ciasto. I zaczęli jeść to ciasto i tej nocy było spokojnie. Natomiast drugi taki wypadek, że przyjechała Jola z Londynu, taka jakaś bardzo bogata kobieta, która w Londynie zrobiła karierę. Ona później przylatywała z Londynu specjalnie samolotem na modlitwy do Warszawy. Modliła się 24 godziny i wracała do pracy. Znaczy przez weekend się modliła i wracała do Londynu. Latała tymi tanimi liniami. I ona była taka piękna, elegancko ubrana kobieta w futrze, w torebce Chanel. Znaczy widać było, taka dama. I raz był też atak gdzieś o 3 w nocy takiej hordy i ona wyszła naprzeciwko tej hordy z uśmiechem, taka rozluźniona i mówi: słucham, czego panowie sobie życzą? I oni zgłupieli, znaczy ci atakujący zgłupieli, bo to był jakiś margines, który był wynajmowany za pieniądze, za wódkę,
za narkotyki. Zobaczmy, jak tego się bardzo bali. Środki, które użyli, przecież ta policja, ta straż miejska, te barierki, 30 osób modlących się i 50 policjantów ich pilnujących, ubranych w kamizelki kuloodporne, i służby specjalne używane, jakieś bojówki używane, prawda? Łamanie prawa takie, że do szpitala psychiatrycznego, do aresztu. Znaczy, jaki strach przed tym, co robi te kilkanaście, kilkadziesiąt, czy czasami kilkaset osób. I to jest dla nas informacja, co jest ważne i czego oni się boją. Polityka tak, polityka oczywiście tak, tylko pamiętajmy o tym, że 20 lat walczymy w polityce i doszliśmy do tego punktu, do którego doszliśmy. I na pytanie, dlaczego tak się stało, odpowiedź jest prosta w Ewangelii. Nie da się zbudować domu na piasku. Dom można zbudować tylko na skalę. Czy potrzebujemy, jak powietrza, pewnych fundamentów? I te wydarzenia nam pokazały, bo niektórzy protestują, mówią, że pod krzyżem ludzie się tylko modlą, a tu trzeba walczyć o Polskę, a nie modlić się. Kółko różańcowe do domu, tu trzeba walczyć o Polskę. To też jest walka. No tak, tak, tak. Że, znaczy, to jest ta siła, która da siłę Polsce, prawda? Która Polskę obudzi, która może zmienić jutro. I jeżeli tego nie przyjmiemy do wiadomości, jeżeli jakby nie pójdziemy za tym wskazaniem Pana Boga, bo moim zdaniem to jest ewidentne wskazanie Pana Boga, co mamy robić dalej, jak się ratować i jak zatrzymać ten proces niszczenia Polski, zabierania nam wszystkiego. Prawda? Znaczy, jeżeli tego nie zrobimy, to nic nie osiągniemy, a jeżeli to zrobimy, to wszystko osiągniemy i nie ma takiej sytuacji, że już brak nadziei, że już koniec z nami. Wszystko możemy, wszystko zależy od nas.